What are the first conclusions after this match? It's the same conclusion that the teams are betting and the teams are progressing, the teams are making investments for this. But there are other people that don't make the same, like the teams. And when the one referee said to me that there is a difference between big pushings or small pushings. No, in the laws of the game is not. I know the laws of the game. Laws of the game. If you push, you push. There are not small pushes or big pushes. And all the time, during all the match, our players, when they take the ball, were pushing and pushing and pushing. I don't understand. There are differences. I must read again the laws of the game. Maybe the FIFA changed the laws of the game. There is no difference between small or not so big pushings and between these and the big pushings. As far as I know. I must check. I must go to. I must make my. I know some people there. Maybe they. There is some difference about this. Send me the laws. Maybe they change the laws, and I don't know about this. Did the coach know how is health Michał Widuch? How is feeling? I don't know. If you want to know, you must talk with our physio. But he don't feel good because he doesn't feel good. And he told me he cannot play more. It doesn't feel good for sure, but you can play. You can talk with our physio. It's better. I don't know. I will know later, not now. There were two draws in the main round. So did the rivals surprise you today with anything? No, not. It's not a surprise. It's very two good teams. It's semi-final, so can happen everything. So it's one good match. Not surprise, and we have one more match, and we'll see. Matches in playoff games are more maybe emotional or hard game? Yes, of course, it's too much emotion. It's more fight. It's very hard. But we have one more match. We go with everything. We must win. And maybe we have, if we win, one more and go to final. Jak czujesz się po tym spotkaniu? Jak ono wyglądało z twojej perspektywy? Myślę, że dzisiaj był fajno, dobry mecz dla kibiców. Dla nas może my przegrali, ale to nic nie stało się. Mamy jeszcze sobota i niedziela i mamy nadzieję, co jeszcze dwa mecze. Tylko 1-0. Dla Lubawy gratulacje. A my mamy jeszcze dwa mecze. Czy jesteście przygotowani właśnie fizycznie, no i też mentalnie na te dwa weekendowe, no bo zakładam, że chcecie doprowadzić, tak jak powiedziałeś, do dwóch meczów. Bo tylko nic, no za dwa dni nic nie zmienisz. Musimy relaksować teraz i wszyscy myśleć o sobotę. Dużo dzisiaj działo się w meczu, chociażby dużo twardej gry, dużo emocji, takiego może nie tyle, że wyniku na styku, ale sytuacji, chociażby teraz rzut karny. Jak trener na gorąco oceni to spotkanie? No myślę, że bardzo ciekawe spotkanie, tak? No, czego tu innego się spodziewać na takim etapie rozgrywek? Dużo twardej gry, dużo spornych sytuacji, ale muszę przyznać, że dzisiaj po raz pierwszy chyba w swoim futsalowym życiu pochwalę sędziów, bo moim zdaniem wykonali bardzo dobrą robotę. Co trzeba przypilnować, jeżeli chodzi o ten kolejny mecz? Bo wiadomo, że Piast będzie chciał teraz się odgryźć, no i odwrócić losy tej rywalizacji. Myślę, że jak zagramy podobnie u siebie, to też wygramy. Byliśmy bardzo kolektywni w defensywie, bardzo dobrze wypełnialiśmy założenia defensywne. W ataku graliśmy prosto, nie narażaliśmy się na kontry. Także po prostu musimy utrzymać poziom naszej gry i wierzę, że to wystarczy na to, by awansować dalej. To zwycięstwo to pierwszy mały krok czy duży krok? No myślę, że jednak mimo wszystko nie aż taki duży krok. Ponieważ no, wiadomo, u siebie już też graliśmy z Piastem i był remis, także fajnie, że to atut naszego boiska, że będą nasi kibice, to na pewno nam pomoże, aczkolwiek nie możemy do tego meczu podejść zbyt pewnie, bo wiemy, jak groźnym rywalem jest Piast. No właśnie, w lidze były dwukrotnie remisy nawet. Co dzisiaj zaważyło? Jakiś może element jesteś w stanie teraz wskazać, który przeważył na waszą korzyść? Myślę, że popełniliśmy po prostu mniej błędów w defensywie i to zaważyło. I oczywiście to, że mamy Wiktora w bramce, bo jednak końcówka zdecydowanie należała do niego. Widzieliśmy się tak całkiem niedawno. Ostatnio u was był mecz telewizyjny. Jak ten czas był poświęcony właśnie na regenerację? Czy to jest już ten moment, gdzie właśnie więcej jest czasu na regenerację, taktykę omawiania?
Tak, zdecydowanie już trochę mniej trenujemy, bardziej skupiamy się na tych już takich detalach, niuansach i głównie właśnie spędzamy czas na regeneracji i odpoczynku. That was your very good and important match. How are you feel now? Fine. Happy, very happy. It's a strong match. It's a very difficult match. Semi-final. Now is very happy. You defended a kick, penalty kick. How looks this situation in your perspective? Well, in my perspective is I'm like penalties. I speak every people team. When go penalty for me is beautiful. Studying penalties other player for me is perfect when save penalty.